Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Neapolu. Przyszliśmy na dworzec w Pompejach. Kupiliśmy bilety w tej z powrotem. Jeden bilet ile kosztuje, Magda? 3,80 bilet w jedną stronę. No i czekamy na pociąg. Około pół godziny się pociągiem jedzie. Bilety kupuje się w tradycyjnej kasie. Straszna kolejka była, ale bardzo sprawnie szło. Także zobaczymy, jak tutaj nam się uda podróż pociągiem. Poprzednio byliśmy bardzo zadowoleni. No zobaczymy tutaj. Czekamy na pociąg i jedziemy do Neapolu. No i jedzie nasz pociąg. Dużo ludzi. Ciekawe, czy się zabierzemy. Udało się, jesteśmy w środku. Będziemy jechać. Będziemy jechać. Liczymy przystanki teraz. Muszę wyświetlać coś, nie wiadomo. Nie wiesz, nie wiadomo. Słuchajcie, dojechaliśmy. Podróż trwała około pół godziny. Szybciutko. Pociąg tak sobie trochę zatłoczony, ale dojechaliśmy sprawnie. Idziemy zwiedzać Neapol. No i jesteśmy w sercu Neapolu. Teraz małe przeorganizowanie, mapa i zaczynamy zwiedzanie. Jak zwykle Magda ma przygotowane najciekawsze miejsca, które będziemy zwiedzać. Spojrzymy na mapę, odpalimy nawigację i idziemy. Zobaczcie, co Magda znalazła. Kupujemy coś, czy idziemy dalej? Straszny tu harmider, głośno, tłoczno, gwarnie. A na pomniku mamy włoskiego bohatera narodowego Giuseppe Garibaldi. Idziemy dalej. Wcale mnie to nie dziwi, ale Magda postanowiła zacząć zwiedzanie od pizzy. Idziemy szukać neapolitańskiej pizzy. Magda ustala z przypadkowo spotkaną Włoszką na ulicy gdzieś na pizzę. Przejedzie mi samochód za chwilę. Rozmawiałam z Włoszką, trochę na migi, trochę na zasadzie pizza, nie pizza. Włoszka powiedziała, że tutaj nie jest. To jest najbardziej kultowe miejsce z najdłuższą kolejką i tu się stoi po oryginalną margaritę. My poszukamy pewnie gdzie indziej, zobaczymy. Próbujemy? To tak, kolejka jest najsłynniejsza pizzeria w Neapolu. Zobaczcie kolejkę. Godzina stania jak nic. I za dwie godziny dostaniemy jeść. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Pytanie, czy idziemy tutaj do tej, czy w ogóle idziemy dalej? Dobra, to gdybyście chcieli zjeść najsłynniejszą pizzę w Neapolu, to jest pizzeria u Michela. Nie powiemy wam, czy pizza nam smakowała, bo zdecydowaliśmy się iść dalej. Nie będziemy tutaj dzisiaj próbować pizzy. Idziemy dalej zwiedzać. Jak znajdziemy coś mniej zatłoczonego, tam się zatrzymamy na lunch. Jedna rada. Nie przyjeżdżajcie tutaj własnym samochodem. Tutaj ruch drogowy to jest dramat. Jak w każdym dużym mieście, jeśli nie znacie miejsc, nie znacie dróg, skrótów, miejsc gdzie zaparkować, nie warto pchać się samochodem własnym. Przyjedźcie pociągiem, samochód zostawcie gdzieś na kempingu, parkingu, poza miastem. Naprawdę nie warto. Bazylika San Giovanni Maggiore, położona w historycznym centrum miasta, jest jednym z najważniejszych kościołów Neapolu. Świątynia powstała w IV wieku i według legendy jej budowę nakazał cesarz Konstantyn.
podziękowaniu za uratowanie jego córki z wraku rozbitego statku. Kościół prawdopodobnie zastąpił wcześniejszą świątynię poświęconą Herkulesowi. W swojej historii bazylika była wielokrotnie przebudowywana, a w połowie XVII wieku podczas odbudowy po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi nadano jej barokową formę. Kolejne wieki to kolejne trzęsienia ziemi, kolejne zniszczenia i odbudowy. Obecną formę bazylice nadał remont zakończony w roku 1978. Gotycka katedra Najświętszej Marii Panny, zwana też katedrą Świętego Januarego, patrona Neapolu, powstała w XIII wieku, na miejscu, na którym w czasach greckich znajdowała się świątynia Apolla. Na przestrzeni lat kościół kilkukrotnie ulegał uszkodzeniom w wyniku trzęsień ziemi. Obecna elewacja katedry pochodzi z XIX wieku. Jedynie portal oraz niektóre rzeźby zdobiące ją od zewnątrz są datowane na wiek XV. Warto wspomnieć, iż w katedrze przechowywane są relikwie świętego Januarego oraz znajduje się najstarsza chrzcielnica w Europie. Widzieliście gościa z palmą na skuterze? Neptun, jak w Gdańsku. O, a tyle kilometrów dalej i też rządzi się tutaj. Castel Nuovo to główny architektoniczny symbol Neapolu. Jego budowę rozpoczęto pod koniec XIII wieku na rozkaz króla Karola Andegaweńskiego. W połowie wieku XV zamek stał się własnością dynastii aragońskiej. Aragońscy królowie zmodernizowali zamek i przystosowali go do nowych rodzajów broni. Zamek pozostawał królewską rezydencją do czasów, kiedy rolę siedziby władcy przejął Palazzo Reale, który zobaczymy nieco później. Galeria Umberto to zbudowany w roku 1890 neorenesansowy pasaż handlowy ze stalowo-szklanym dachem oraz niesamowitą posadzką. Galeria ta wzorowana była na galerii Victoria Emanuela w Mediolanie. Obiekt zbudowany jest na planie krzyża greckiego. Wysokość kopuły to niespełna 60 metrów. Od momentu powstania galeria zachwycała odwiedzających. Na początku XX wieku było to miejsce spotkań miejskiej inteligencji. Obecnie przyciąga turystów sklepami, butikami, kawiarniami. Pizza frita. Tu przyjdziemy. Ogarnijmy plac i przyjdziemy na pizza frita. Do tego jeszcze nie jedliśmy. W takim miejscu nie może być zła. Piazza del Plebiscito to reprezentacyjny plac Neapolu. Jego polityczne i kulturalne serce. Jednocześnie jest to jeden z największych placów w całych Włoszech. W swoim obecnym kształcie plac wytyczono podczas budowy Palazzo Reale. Naprzeciw Pałacu Królewskiego
wieku XIX zbudowano kościół San Francesco di Paola, będący klasycystyczną kopią rzymskiego Panteonu. Obecnie plac jest popularnym miejscem spotkań i rekreacji. Wykorzystywany jest także do organizacji różnych wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale i pokazy. Dzisiaj próbujemy rzeczy nowej dla nas, bardzo podobno tutaj charakterystycznie. Pizza fritas, smażona pizza. Zamówiliśmy dwie różne i zaraz będziemy próbować, jak to smakuje. Słuchajcie, to jest tak apetyczne miejsce, mega pachnie, a w ogóle ruch na ulicy o godzinie 19 jest olbrzymi. Tutaj jest galeria, z której wychodzi część osób, główne szrobanie, za chwilę Pałac Królewski. Naprawdę, naprawdę jest co robić. No i tuż obok pizza smażona. Stoimy w kolejce, mamy któryś tam numerek, nawet nie pamiętam który. Krzyk pilnuje pizzy. O, jest i tutaj właściciel szczęśliwego paragonu. Numer 331, czekamy. Grazie molto. Salame. Grazie mille. Dziękuję. Wiecie, do czego to jest podobne? Do węgierskiego langosztu. A widzisz? Jeszcze nie dotarłem do nacienia, ale samo ciasto. Coś koło langosza można by to położyć. Chodźcie, zjemy, a potem wam opowiemy, jak dokopiemy się do nadzienia, jak to wygląda w środku. Bardzo gorące. Bardzo są ciągnący ser. Strasznie tłuste. Ale dobry. No dobra, teraz Magda kontra pizza frita. Podobne do langosza? Bardziej tych pierogów, które jedliśmy w... Cieburiaków? Cieburiaków, bardziej cieburiaków niż langosz. Gorące, może przestygło, ale gorące podwodne. Smakuje? Czy wolisz zwykłą? Zwykłą. Ale trzeba było spróbować. Koniecznie. Wolę zwykłą. To jest taki wynalazek, ale jedliśmy w najbardziej kultowym miejscu, tak? Które zaczęło to robić. Także tu się na tym znają. Słuchajcie, jak widzicie, robi się ciemno. My dzisiejszy dzień w Neapolu, Magda, chyba kończymy. Skończymy pizzę. Filmować to już za chwilę nie będzie nic widać, bo się zrobi zupełnie ciemno. Także skończymy pizzę i śmigamy na plac Garibaldiego znowu. Wsiadamy w kolejkę. No i jedziemy na nasz kemping w Pompejach. Widzimy się jutro w Pompejach. Startujemy z kempingu. Jeszcze wam kemping jutro pokażemy. Do zobaczenia jutro. Słuchajcie, kończymy nasz pobyt pod Neapolem.
Przedwczoraj zwiedzaliśmy starożytne miasto, wykopalisko w Pompejach. Wczoraj jest wieczorny spacer po Neapolu. Dzisiaj właśnie się zebieramy, idę zapłacić za kemping i jedziemy na Monte Cassino. Ale jak zwykle opowiem Wam jeszcze dwa słowa o kempingu, na którym się zatrzymaliśmy. Kemping nazywa się Zeus, zlokalizowany jest w Pompejach. Od razu powiem o cenie, dosyć drogo, bo z kartą ACSI to jest 27 euro. I teraz o samym kempingu. Kemping jest bardzo ciasny. Samochód stoi praktycznie na samochodzie, parcele nie są duże. Na plus, bardzo ładne, ale to naprawdę bardzo ładne, świeżo po remoncie łazienki. Chyba najładniejsze, jakie widzieliśmy w tym roku na tej wycieczce. No i przede wszystkim genialna jest lokalizacja. Na ten kemping przyjeżdża się dla lokalizacji. Po pierwsze, macie jakieś 5 minut do wejścia do Pompeji na to stanowisko archeologiczne. Także po prostu wychodzicie z kempingu i z bramy widzicie wejście do Pompeji. Na tej samej wysokości jest dworzec kolejowy, którym dojedziecie w pół godziny do centrum Neapolu. Także to są bardzo dobre punkty lokalizacyjne. Z przydatnych informacji jeszcze 15 minut na piechotę jest bardzo duży market Carrefoura. Taki duży, typowy market, gdzie z dużym asortymentem wszystko można kupić. Także nawet na piechotę myśmy wczoraj poszli tam z plecakiem po prostu, żeby zrobić większe zakupy. Tuż przy samym wejściu do kempingu, tutaj przy tym wejściu do stanowiska archeologicznego Pompeje jest dużo knajpek, jakichś barków, restauracji i tak dalej, ale tutaj żeśmy sprawdzili, ceny jest potwornie drogo, także tutaj się kompletnie nie opłaca nic jeść. Co do samego kempingu, myślę, że polecamy. Warunki są dobre, oprócz tego, że jest ciasno, ale to jest taki kemping, który jest tylko bazą wypadową do zwiedzania Neapolu czy Pompeji. Tutaj na tym kempingu nie odpoczniecie, nie jest to kemping taki pobytowy. My w tym odcinku już się z Wami żegnamy. Prosimy o lajki, prosimy o subskrypcję. Jeśli macie jakieś komentarze, to poprosimy pod filmem. A my cóż, zbieramy się, kierujemy się w stronę Monte Cassino i następny odcinek będzie z Monte Cassino. Do zobaczenia.